Ale klocek, kurde. Patrzcie, odczepiła się ryba i nie wiem, czy jej z hakiem nie poszła, bo ją trzymałem za nóg. Ale jaja, bez haka. Kuźwa, ewidentnie to są lepsze ryby. Oleś. Patrzcie, nie utrzymałem ryby. Nie no, to tak tu nie chce się bawić. Żyłki na przyponach mam 18, więc nie ma co się dziwić, że czasem zdarzyć się może tak jak teraz sytuacja, że no, przypon nie wytrzyma. Może troszkę za mocno trzymałem tą rybę. No nie wiem, no, w każdym bądź razie ewidentnie widać, że w tym łowisku jest dużo, dużo lepiej niż tam z przodu. O. Patrzcie, mamy jakąś rybę. Oj. Na lewą wędkę. Jest i jest i tutaj. Chciałem po prostu chapać jak najmniej. No nie tej ryby tutaj oczekiwałem, ale i tak jest fajna. Patrzcie, jaki fajny jesiotrek. Około 85 cm. Ależ kurde. Niesamowicie, czekajcie. Dobra, to ja. Fałszywy alarm. Wędkę położyłem na pastucha, na druty. Drutami ruszałem i tutaj kurde już sobie sztuczne branie robiłem. Patrzcie, mamy rybę. Tym razem mamy karpiczka. Ja stawiam, że karpik jest nieduży. Dobra, zaraz zobaczymy. O, linek jest. Patrzcie, jaki piękny linek. Ale fajny ma. Jakieś znaki ma. Szczególne, to nawet będę wiedział, że to ten. Sądząc po tych znakach tutaj, podejrzewam, że nigdy go nie złowiłem. Widzicie? Zmiana miejsca i po prostu całkiem inne ryby zaczynam mówić. Dobra, zmierzę go szybko. Także rybka ma 42 cm i dobre, ponad kilo. Jest szeroka, ładna samiczka. Z takim oto znakiem tutaj, po jakichś przejściach dawno, dawno temu. Opuszczamy go. Widać, że ewidentnie te ryby czują się bezpiecznie w tym miejscu.
ale właśnie dzięki temu może ich troszeczkę złowimy. Są bąbelki za prawym spławikiem, zatem podejrzewam, że na prawą wędkę zaraz będziemy mieli jakieś branie. Mamy branie karpia. Jest i karp. Ewidentnie wędki trzeba rozwinąć. Mamy dużą rybę. Bez jaj, że w kołek się spierdzielił. Nie wierzę, w kołek się zapierdzielił. Patrzcie. Ale te ryby mądre. No, zapierdzielił się w kołek. Nie wierzę. Dałem mu luz i się zapierdzielił w kołek. No i co? Będzie rwanie. Kurde. Nie tak to miało wyglądać. Ale te mądre ryby są. Nie wiem, przejdziemy troszeczkę w bok. Coś muszę z tym zrobić. I tak właśnie skończyło się moje karpiowanie. Ze względu na to, że miałem spławikówki zarzucone, w momencie, gdy ściągałem spławikówki, karp dostał delikatnie luzu i wpierdzielił się albo w jakąś dziurę, albo za kołek zaczepił i nie było szans już go wyciągnąć. A ryba była konkret. No ale tu w sumie moje karpie są w tym roku, no już można by powiedzieć, przeogromne. Jak na staw to są, no, ogromne. No i widzicie. Mnie czeka po prostu montowanie zestawu. Mam trochę taki niedosyt, ale z drugiej strony, no kurde, jakbym wędek nie wyciągnął, to i tak zakotwiczyłby w którymś z zestawów. No trudno. Chociaż wiem, że jest szansa po prostu, łowiąc tak, że tutaj blisko weźmie karp. Ależ kurde, one silne są. W ogóle one na spławik jak biorą, to jest... O, to jest szok. Żebyśmy karpika mieli. Ale idzie. Tak, mamy karpiczka.
Patrzcie, mamy karpika jednego z tych puszczonych. Fajnie taki szeroki. Nie za duży, ale... Patrzcie, jak te karpiki już porosły. Te, które wpuszczaliśmy w kwietniu, wiosną. Ciekawe, zmierzę i zważę go tak z ciekawości. Myślę, że ma dobry ponad kilogram. Także karpiczek ma 37 cm i równo 1,20 kg. Grubiutki, szeroki. Gdy karpie są wygrzbiecone, to znaczy o tym, że dobrze rosną. Bardzo często drapieżniki wpływają na to, że karp wyżerowuje dużo lepiej pokarm, gdy są drapieżniki w stawie i przez to szybciej rosną. No temu karpiowi nic nie brakuje. Aj, spóźniłem. Kurde, chyba za dużo tych wędek mam. Patrzę tu, patrzę tam. Spóźniony. No coś podskakiwało, mamy rybę. Mamy jakąś inną rybę. Patrzcie, jaka piękna wzdręga. To jest prawdopodobnie, no trudno powiedzieć, czy to jest stara wzdręga, czy po prostu która z tych wpuszczonych, ale ewidentnie duża jest. Także wzdręga ma prawie 25 cm. A znowu było dziwne branie. Podejrzewam, że też na wzdręgę mi to wyglądało. No ale nie mamy ryby, to możemy tylko przypuszczać. Schowała spławik, a ryby nie ma. Dobra. Jakaś drobnica nam zaczęła brać. Zobaczymy. Patrzcie, kolejna wzdręga. Też jest duża. Ale już tej nie będę mierzył. Wzdręga około 25 cm. Podobnie jak ta wcześniejsza, zatem nie będę nawet już jej mierzył. Mamy rybę.
Podejrzewam, że karpika mamy. Patrzcie, kolejny lin. No linkom bardzo tutaj pasuje. Zobaczcie, tym razem samiec. Samca, jak już wspominałem, można poznać po płetwach brzusznych. Ma bardziej rozłożyste, tak jak tutaj. Zaraz go zmierzę. Myślę, że może nawet 40 nie ma. Także tak jak mówiłem, rybka ma 38,5 cm, czyli nie ma 40 cm. Jest to piękny samiec. No co do wody. Niestety bateria mi padła. Musiałem wymienić baterię, a właśnie przyciąłem fajną rybę na spławik i prawdopodobnie wygląda mi na amura. Zaraz zobaczymy. Nie, karpiki, kurde, te małe karpiki tak porosły, ja pierdzielę. Niewyobrażalnie, żeby aż tak porosły. To kawał fajnej ryby już z tego karpiczka. Ja pierdzielę. Ten karpik taki zryw zrobił, że myślałem, że mam po prostu dużą rybę. Zobaczcie, ile urósł karp z tych puszczanych. No ten to już jest kawał ryby. Nie ma co się dziwić, że ja go pomyliłem. Myślałem, że większy jest. To czy on ma z 1,5 kg, jak nie lepiej. Patrzcie, jaki fajny karpik z tych wpuszczonych. Ale kurde, porosły. Także ten karpik ma 1,75 kg. Jest to, no powiedzmy, jeden z największych tych karpi, które wpuściliśmy na wiosnę. Tego karpika zabiorę, gdyż obiecałem, że jak złowię jakiegoś większego z tych małych karpi, to wezmę go po prostu na Wigilię. Mój urlop się kończy. Podejrzewam, że nie złowię już większego karpia z tych małych. Zatem ten karp pójdzie na Wigilię dla rodzinki. No, taki w zasadzie był cel. Po to je wpuściłem, żeby troszeczkę urozmaicić łowienie, a żeby troszeczkę też i tych ryb porozdawać po rodzinie, gdyż w rodzinie mi narzekają, że mam taki staw, kurde, a ryb w ogóle nie łowię, ryb nie przynoszę do domu. Zatem te karpie wpuściłem po to, żeby od czasu do czasu ryby wigilijną wziąć.
Po prostu ten karpik nie wrócił już do stawu. Mimo że jest piękny, chętnie bym go wypuścił, ale skoro takie było założenie, to po prostu zabieram go. Patrzcie, zanęciłem granulatem i prawdopodobnie mam siopra. Tak mi się wydaje. Tak będzie wyskakiwał. Patrzcie, kolejny jesiotr. W tym roku pięknie mi rosną. Rybka około 80, no może 5 cm. Piękny, grubiutki. Wypuszczamy. No, zmieniłem miejsce i zaczyna się coś dziać. Fajnie by było jeszcze przyhaczyć jakiegoś z tych dużych karpi, ale... O proszę, patrzcie, na zawołanie. Patrzcie, jest duży karp, ale jaja. Na zawołanie. Razem będę go wysoko trzymał, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Nie chciałbym go stracić, bo jednak każdy karp jest piękny z tych dużych. To zaraz powiem karp Rafał. Jeżeli karp Rafał, to on ewidentnie bierze na kulki o smaku halibuta. Nie wiem, nie widziałem jeszcze dobrze, który to karp. Nie wiem. Nie wiem. Ale nie jest mało. Dasz się podebrać? Podejrzewam, że nie wiem. Nie no, przepięknie urosły te karpie. Ile lat trzeba? Oj, chyba jakiś inny karp. Nie ma znaczenia, jest piękny. Chodź. Chodź. Gdzie tam? Ale siłacz. Ja już go chcę podbierać, on jest gotowy. Nie kojarzę tego karpia, ale to dobrze. Lubię właśnie na stawie łowić nowe karpie. Wtedy po prostu tylko się upewniam, że wszystkie żyją. No, on się nie podda za łatwo. Widać, jeszcze silny jest. O, może teraz. Ależ kurde. Ale mocarz. No chodź, 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 chodź.
Przecież szybciej zakończymy walkę, szybciej wrócisz. No chodź. Może teraz. O, ale duży. Ale klocek, kurde. Patrzcie, jaka to duża ryba. Podbieraka mi brakuje. Patrzcie, jaka bestia. Nie dziwo, że tak ciężko z nimi. Dobra. Dobra, wiem, tego karpia jednak złowiłem w tym roku. Ale to nie zmienia faktu, że i tak jest piękny. Patrzcie. Patrzcie, jaki piękny. Tak właśnie porosły moje karpie. No, ta ryba ma około 9 kg. Ten karp ma 78,5 cm. W zasadzie jest to mój największy, a bynajmniej najdłuższy karp, jakiego złowiłem. Dobra, zauważymy go. O, szału nie ma. Także ten karp waży 8,40 kg. Taka moja ślicznota. Opatrzcie, jeszcze nawet cieknący. Widać mlecz. Dobra. Także 8,40 kg. Samiec wraca do wody. Płynie tam. Fajnie. Szybko zarzucamy, może jeszcze jedną taką akcję będziemy mieli. Także tym razem się przyłożyłem i nie puściłem karpia w kołki. Zanęciłem granulatem i łowię teraz osiotry. Mówię, te siotry to wariaty, kurde, ale no w tym roku to już ładnie porosły. Gdzie mam podbierak? Ha, ten w zasadzie mały. Ten w zasadzie mały jak na ten rok. O! Patrzcie, w nosek dostał. Patrzcie, kolejny. O, ten malutki. Tak, pod 80 cm. Mały, ale wariat. Wystarczyło, że sypnąłem troszeczkę granulatu i już siotry się pojawiły.
mamy jakąś inną rybę. Co mamy? Dla mnie karasz albo lin. Mamy karasza. Patrzcie, jakie śliczności. No co, zmierzymy go i wypuszczamy. Jest to dopiero drugi karaś złowiony latem. Pierwszego złowiłem w nocy, próbowałem, to wziął w nocy. A widzicie, one tutaj widocznie na głębszym są. Dlatego ich nie łowię. Dobra, szybciutko zdjęcie i do wody. Karaś ma 32 cm i ze względu na to, że jest bardzo gruby i dosyć szeroki, myślę, że jest 60 deko. Dobra, do wody z nim. Dobra, mamy mało baterii, zatem włączymy kamerę po prostu, jak coś się będzie działo, albo jak złowimy jakąś piękną rybę. Patrzcie, właśnie mam kolejnego karpia. Ten wziął na kulkę proteinową o smaku truskawki. Zaraz go zaprezentujemy. Rybka przepiękna, patrzcie. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Piękny karp. No co, na wagę z nim. No, sprawdzamy. No, karpik ma bez 5 deko 9 kilo. Patrzcie, jakie rybki piękne u mnie w stawie. Coś ślicznego. Dobra, do wody. A właśnie dopiero co, albo sandacz, albo szczupak w drobnicę uderzył. Idę sprawdzę, czy uda się go złowić.